Oto Chrobry, jeden z wielu podopiecznych krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Jest gotowy do adopcji. Ale czy to odpowiedni proces dla każdego? No i przede wszystkim jak on wygląda? Zobaczcie sami. Schronisko na ulicy Rybnej prowadzone przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami to jedno z dwóch, do którego trafiają bezpańskie czworonogi. Obecnie znajduje się tu około 600 zwierząt gotowych do adopcji, a opiekuje się nimi wykwalifikowany zespół weterynarzy i ponad setka wolontariuszy. Miałem wolny czas, trochę wolnego czasu. Zawsze lubiłem z bardzo dużymi psami konkretnymi się zajmować. No i tak trafiłem tutaj i rzeczywiście zajęcia mi nie zabrakło przez ten cały czas, bo zawsze są jakieś takie psy mocne, wymagające pomocy behawiorystycznej. Jednym z takich psów był Negro. Młody owczarek trafił do schroniska w maju zeszłego roku. Powód? Pogryzienie. Aktualnie znajduje się pod opieką behawiorysty. Uczy się chodzić na smyczy i nabiera manier. Jak mówią jego opiekunowie, to inteligentny pies, którego trzeba dobrze poznać i dać mu szansę. Przy świadomym opiekunie stanie się świetnym towarzyszem. Dlaczego adopcja? Myślę, że pozwala uratować istnienia, które ktoś skazał na niebyt, tak? Które tutaj cierpią. W zasadzie wszystkie psy, które tutaj mieliśmy, się łaszą do ludzi. Łakną obecności człowieka. Myślę, że to jest po prostu taka nasza ludzka też potrzeba, żeby dać komuś nowe życie. Coraz więcej osób otwiera swoje domy na zwierzęta ze schroniska. I robią to świadomie. Odpowiedzialna adopcja to standard dla krakowskiego schroniska. Choć cały proces może wydawać się żmudny, jego celem jest jak najlepsze dopasowanie psa do hipotetycznego właściciela. Generalnie najpierw go, że tak powiem, klasyfikujemy, jakiego psa by najlepiej było, żeby sobie wziął, czy ma doświadczenie, czy to jest pierwszy pies, czy miał już jakieś rasy, jeżeli miał, no to jakieś większe, czy sobie poradzi z takimi psami. No i na tej podstawie potem właśnie są spotkania, jest behawiorysta też w schronisku zatrudniony, który się spotyka z tymi ludźmi, którzy chcą psa adoptować. No i w ten sposób, że tak powiem, takie bardziej świadome są te adopcje. Przygarnięcie zwierzaka niestety nie jest rozwiązaniem dla wszystkich, ale jest wiele innych sposobów wspierania schroniska. Na przykład poprzez przekazanie 1,5% podatku lub potrzebnych darów, takich jak karma czy koce. Dla osób, które są w stanie poświęcić więcej czasu na pomoc, rozwiązaniem jest wolontariat. Kolejny nabór już niedługo. Można się w KTOZ-cie na Floriańskiej telefonicznie umówić, zapytać, kiedy będzie nabór robiony. Natomiast jeżeli ktoś ma takie rzeczywiście powołanie wielkie, może zadzwonić, powiedzieć, że nie chce czekać na nabór, chciałby spróbować indywidualnie, że tak powiem, żeby został przeszkolony. Starsi wolontariusze chętnie to robią, biorą pod opiekę na przykład na miesiąc takiego delikwenta czy delikwentkę i pokazujemy, jak to wygląda, na co trzeba zwrócić uwagę, jakie są ważne rzeczy do zrobienia. Nadchodzi sezon wakacyjny, a to zawsze trudny czas dla schronisk. Wyjazd właściciela skutkujący porzuceniem psa to niestety częsta historia. Lecz tym razem mamy jednak nadzieję, że tego lata na ulicy Rybnej zamiast zwierzaków przybędzie rok do pomocy. Helena Iskra, UJTV.